Siemka, widzowie, w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja nazywam się Adam i na pewno za mną zatęskniliście, bo to już w sumie ponad 6 miesięcy od mojego ostatniego filmiku na YouTubie, ale spokojnie, wynagradzę wam, to jest mój pierwszy filmik twarzowy na moim kanale, także mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Dzisiaj w sumie chciałbym z wami pogadać na temat odklejki, kolejnej w sumie odklejki Kanye'ego Westa. Czy kogoś to już dziwi? No mi się osobiście wydaje, że nie. No bo w ostatnich czasach naprawdę raper bardzo grubo poleciał, a tak właściwie to je, no bo w sumie sam sobie zmienił imię i nazwisko, tylko po to, żeby szybciej dawać autografy. W ostatnich latach na pewno słyszeliście o takich dramach jak wyrzucenie telefonu przez Kanye Westa po prostu jednemu ze fanów. Finalnie się to skończyło na tym, że po prostu odkupywał ten telefon. Czy chociażby na przykład jego próba objęcia Białego Domu, gdzie po prostu raper stał w kamizelce kuloodpornej na scenie i coś tam starał się wygłaszać do swoich widzów, ale to tak bardzo, to raczej wyglądało jak jakieś takie wyżalenie się przed swoimi widzami. Co ciekawe, udało się samemu raperowi nawet wtedy troszkę głosów uzyskać. I dał sobie cel, że w roku 2024 znowu będzie próbować i może mu się tym razem uda. Ja bym na niego nie głosował, ale w sumie wy możecie dać znać w komentarzach. Szybko chciałbym wam jeszcze od niego ostatnią dramę przybliżyć, czyli oczywiście dramę, w której obraził dość ostro narodowość żydowską. Już wam czytam, co napisał sam raper na Twitterze. Jestem trochę śpiący dzisiaj, ale jak wstanę, to zrobię DEFCON 3 na Żydach. Sam DEFCON to najprawdopodobniej odnosi się do po prostu wojskowego pojęcia, czyli poziomu bezpieczeństwa narodowościowego. No i był to taki kolejny niepotrzebny, głupi atak ze strony rapera, po prostu w stronę swoich najprawdopodobniej też fanów. No bo narodowość żydowska w Ameryce to jest naprawdę bardzo duże grono. Na czym się to ostatecznie skończyło? Skończyło się to na tym, że raper, który naprawdę to się bardzo rzadko zdarza, przeprosił swoich fanów i sam napisał tak. Szczerze, przepraszam za zamieszanie, jakie spowodowały moje słowa i czyny. Nie miałem zamiaru nikogo zranić ani poniżyć. Bardzo żałuję, że mogłem spowodować tyle bólu. Zamierzam wziąć się za siebie i wyciągnąć wnioski z tego doświadczenia. Wasze przebaczenie jest dla mnie niesamowicie ważne. Najprawdopodobniej sam raper przeprosił tylko po to, no bo za niedługo się zbliża o niego nowy album. A oczywiście, że takie kolejne dramy to totalnie nie ma sensu i odbija się to po prostu na ilości sprzedaży właśnie tych albumów. Także od niego przeprosiny przez samą społeczność nie do końca zostały dobrze przyjęte, chociaż jedna z najstarszych organizacji żydowskich w Stanach Zjednoczonych wzięła te przeprosiny do siebie i nawet mu wybaczyła. Napisali w oświadczeniu, że tak, oczywiście same przeprosiny przyjmują, ale lepiej by było, jakby sam raper nie pisał tylko, ale zrobił i czyny. Co ciekawe, odbiło się to dość mocno na współpracy Kanye'ego Westa z Adidasem, który po prostu zakończył z nim współpracę i dzięki czemu sam raper wypadł naprawdę z prestiżowej listy Forbesa. Co ciekawe, no raczej się to tak na nim do końca nie odbije, no bo internet jak internet, czyli oczywiście 2 tygodnie i to się po prostu gdzieś rozpłynie, wszyscy o tym zapomną, a na pewno jak ta kolejny album, no to odbije się on mega dużym echem, no i najprawdopodobniej od niego ilości sprzedaży i tak będą się zgadzać, także czy aż tak bardzo go to będzie bolało? Najprawdopodobniej nie. Ale możecie w sumie sami dać znać, co sądzicie o tym raperze. Dla mnie jest to mega dziwna i kontrowersyjna postać. Chciałem wam tylko tak szybko zbliżyć, co tam w niego czasie się stało i oczywiście tą o niego mega grubą dramę z narodowością żydowską. Także napiszcie w sumie sami w komentarzach, co sądzicie, a ja już będę leciał i trzymajcie się, widzowie, do następnego odcinka.